Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Nikodem, a to jest kolejny odcinek FNAF Into the Pit. I guess... Chyba wiem, jak uciec z domu. Byleby nie zostać zauważonym przez pana Króliga. Wszystkie okna są zabite dechami. On tu jest. Mam nadzieję, że on tu na strych nie wejdzie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Wygląda na to, że tu została bateria. O, super bateria. On coś tu buszuje. Dobra, gdzieś se poszedł. Dobra, czyli co, drzwiami frontowymi? Shit, on zgasił światło. Mam nadzieję, że on tu nie poszedł. Słyszę jakieś dźwięki, dobra, no drzwi frontowe nie rusza się. Ta rzecz musiała go zabarykadować na zewnątrz. Co? Co? Ty se króliku jaja robisz. Prawda? On se jaja ze mnie robi. On se jaja ze mnie robi. O, drabina. O Jezu. To będzie ciężkie. Jedyne wyjście, o którym mam jeszcze pojęcie, jest właśnie w tym, nie w garażu, tylko w piwnicy. O Jezu. To będzie ciężkie przeprawienie. Zatrzymaj zabawki. Dobra. Będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko. Uciec jakkolwiek stąd. Ja nie wiem, siekierę mam jakąś zdobyć, czy co? Na to wygląda. Ej, naprawdę, to wygląda, jakbym teraz miał jakąś siekierę zdobyć, żeby jakkolwiek wyjść z tego domu. Dobra. Latarka. Jego tu nie ma, prawda? Oh shit. Dobra, nie ma mnie tu. Co on zrobił? Dlaczego on nas zabarykadował? On... Ty gnoju wstrętny. Błagam, nie idź tam. Dobra, on sobie tutaj idzie. To git. To elo z tobą. Spitalaj. Dobra, gdzieś tu światło jest. Drabina, dobra. Nie wiem, gdzie on polazł. O, ja pierniczę. To będzie ciężkie.
inaczej. Dobra, i do pokoju. Dobra, trzeba pokminić, jak się przeprawić w ogóle tą bramą. Dobra, dobra, ty tam sobie idź gdzieś tam. Cholera wie jak, cholera wie gdzie. Kurde, jakiś sposób na to, żeby... Dobra, poszedł sobie. Światło jeszcze trzeba ogarnąć. Zanim tam przejdę. On tam jest, prawda? Gdzie jest włącznik? Dobra, nie wiem gdzie on jest, ale... Yeah. Zesrałem się potężnie. Dobra. O, jak miło. Ta drabina jest wystarczająco wysoka, żebym się wydostał. Let's go. Idź do basenu z piłkami, udało się. Dobra. Weźmy pod uwagę. Możemy nie zdobywać nic i mieć bad ending w postaci tego, że Oswalda wpakuje z powrotem do basenu z kulkami na sam koniec. Bo trochę przeanalizowałem sobie endingi. Drugą rzeczą, żeby zdobyć jakiś tam good ending, to muszę mieć 5 rzeczy ojca. Mam w tym przypadku portfel i 2 zdjęcia. Więc w całym tym Freddy Fazbear's Pizza muszę znaleźć jeszcze 2 zdjęcia starego. Znaczy 2 przedmioty, które miał przy sobie ojciec Oswalda. Jedno wiem, że będzie chyba w kuchni. Nie, przepraszam, nie w kuchni, tylko gdzieś indziej. Tylko musiałbym być bardzo ostrożny. Więc przejdę się do basementu. Siema Jeff. Czy ja mogę z Jeffem pogadać? Przyszedłeś po pizzę? Nie, tylko się rozglądam. Aha, czyli nie ma nic nowego, jeśli chodzi o Jeffa. Dobra, trzeba pokminić, gdzie ja mogę znaleźć... W ofisie był jeden ten. Więc prawdopodobnie w tym odcinku, jak nie w następnym, wejdziemy już do ofisu. Nie te drzwi. Przepraszam. I w tym będzie jedna właśnie karteczka, którą ojciec będzie miał. W piwnicy nic nie było, co należało do taty, ale warto się rozejrzeć odnośnie tego, więc zobaczymy. Kurno, oni już tam ten łażą. Czy my mamy coś na zwabienie Frediego? Petardy, właśnie, mamy te petardy, co zgarnęliśmy od Jetta w poprzednim odcinku, więc... Dobra, czy my tutaj mamy coś, co należy do ojca? Boję się, że nie mamy niczego tutaj, co by należało do... Do taty naszego głównego bohatera, Oswalda. Nic tu nie mamy. Oj, czyżby latrynka mi się kończyła? To nie jest dobry znak. To jest bardzo zły znak. Dobra, ale mamy tutaj Venta. I nie pamiętam, gdzie był Freddy. Ktoś tu przyszedł. Spójrzmy na mapę. W pokoju imprezowym też może coś być. Przy basenie z piłkami nic nie ma. W kuchni nic nie ma. Nie wiem, co do salonu gier. Niestety. Więc może warto by było jeszcze obczaić dla pewności salon gier. A także wejście. Czyli tu i tu byśmy musieli sprawdzić. Bo w jadalni nic nie było. W jadalni znaleźliśmy portfel. Tutaj też nic nie mamy. Więc zostaje nam party room
i security office, żeby znaleźć jakiekolwiek rzeczy należące do ojca Oswalda. Zgaśmy latarkę. Do bentu! Dobra. Dobra, on se poszedł. Wiemy gdzie jest Freddy. Freddy chyba był w kuchni, z tego co pamiętam. Albo w ofisie. Nie pamiętam dokładnie. A, jeszcze Chica tutaj sobie ładnie, pięknie wyszła. Pytanie, where Bonnie? Tak, i oni se idą, tak? A ona teraz se będzie rotować i ona będzie rozmyślać. No i kurwa, no i jak ja mam tutaj sobie drzwi otworzyć? Sorry, no. Sorry. Dobra, czy ja mam tutaj coś należącego do tacy? Musiałoby coś być. Póki co nie widzę niczego takiego, co by należało do ojca. Maybe przy wyjściu, ale... Gdybym miał jakieś bilety, mógłbym je tu wymienić na nagrodę. Niektóre z tych rzeczy są całkiem... Ej, właśnie! Ja mam bilety! Prawda? Nie ma lepszej oznaki prawdziwego gracza niż 100 z biletów. No właśnie, bilety. Przecież mam bilety. To o co chodzi? Mogę w to zagrać. Ale nie jestem pewien, czy tutaj... będziemy mogli cokolwiek działać. Dobra, widzę, że on tu... jakoś idzie. Może w tym... Price coś tam? Pizza o smaku oranżady? Spoko. Oficjalny tort Freddy Fazbear. To nie to. To dalej nie jest to, czego oczekuję. Dobra. Wróćmy. Czyli na to wygląda, że private room i... znaczy prize room, przepraszam. I security office. Właśnie tutaj. Tu chyba był Freddy, prawda? Telefon? Nie wiem! Sad, przesuń kamerę. Czy to jest... enough gameplay into the pit? No joking! Możemy patrzeć, gdzie oni są. Jezus, piękna sprawa. Ej, naprawdę piękna sprawa. Dobra. Zaraz, tu miało być chyba coś należące... Czy to... To są miniriny! To są miniriny! Oh my fucking god. Ej, spoko. O nie, to Balloon Beach. Hej, w tej szafce są baterie. Super bateria. Kim ty jesteś? Tu są blisko. Co? Kto? Kamery. Sprawdź kamery. Aha, czyli... co to jest? Obrączka mojego taty jest tutaj.
Muszę go zabrać z powrotem do mamy. Będziemy mieli good ending. Będzie good ending jak nic. Dobra, czyli co? Sprawdzamy kamery. Chodź za mną, musimy się stąd wydostać. Nie mogę, oni nadal tam są. Muszę ich stamtąd odciągnąć. Odwróć uwagę stworzenia. Nic tam nie ma. Pokój imprezowym jest, dobra. Nie mogę. Hałas. Hałas. To jest dobry trop na to. Żeby jakoś... Co to jest pod tym? O, ty konuj się jeden, ty. Ja ci dam, Boni. Ej, czy tutaj teraz security office będzie otwarty? Pardon, nie tu. Śmiałbym się, jakby tutaj teraz security office był otwarty, nie? Ty, no nie wierzę. Security office jest otwarty. Ale nic tu nie ma. Niestety. Ej, spoko. Dobra, odwróć uwagę stworzenia. Co mogłoby odwrócić uwagę tego stworzenia i... Pardon. Czymże było to stworzenie? Ja mam dalej tą gitarę Boniarza? Nie. Ale chyba wiem. Co? Dobra, wróć do pokoju ochrony. Okej. Dobra, czemu się restartuje to wszystko? Ja chcę do domu. Siemano, dziewczynko. Coś dziwnie cicho. Nie! Gdzie ona poszła? Sprawdź kamery. Sprawdzamy kamery. Na basenie z kulkami nic. Tu u Frediusego też nic. O nie. Gdzie to ją zabiera? Okej, dziecka. Dobra, on szedł przez kuchnię. Czyli musimy iść przez kuchnię. Wiem, że tu jest... O nie! Czyżby... Nie rusza się. Sam jak wygląda na stary. Założę się, że znajdę coś, czym go rozwalę. Muszę wyciągnąć tę dziewczynę, zanim zamarznie. Znajdź sposób na otwarcie zamrażarki. Jakieś narzędzia, coś? Słyszę ciasto. Wygląda jak gry, o których zawsze opowiada tata. Dobra, ale... Nie wiem, tu coś może, nie wiem. Cholera jasna. Sposób na otwarcie zamrażalnika. Jakiś młyn, nie wiem, cokolwiek. Musiałbym pewnie wrócić do Freddy's i jakoś to obczaić, prawda?
Zaraz wróć, Oswald. Bo nic nie mam. Nigdy nie udało mi się namówić taty, żeby opowiedział mi, jak wyglądało to miejsce, kiedy był dzieckiem. Coś czuję, że stary pamięta Freddy's. I to dosyć konkretnie. Zazwyczaj w takich miejscach jak piwnica, czy magazyn jakiś. Właśnie, magazyn. Znajduje się jakiś łom. Więc może i tutaj też będzie jakiś łom. Kurde, czika. Pinkalej. Może ten młotek? Idealny do rozbija. Chyba się udało. Chyba właśnie znalazłem sposób na ozbrożenie koleżanki. Walimy. Mam to. O nie, umarła. Spóźniłem się. Nie, o nie, żyje jednak, to dobrze. Uratowałeś mnie. Biegnij do wyjścia zanim... Okej. Czyli we have five day. Tak, piąty dzień, elo. Pa, nara. To staje się coraz gorsze. To skończy się jutro. Uratowałem trzy kidosy. Dziś ratujemy starego. Ale to już... Ło, szkoła od razu. Chyba mi się śni. Nie! Iść do basenu z piłkami? Czy spałem cały dzień? Kończy mi się czas. Koniec ze szkołą. Koniec z rozpraszaczami. Zabieram tatę do domu. Idziemy do basenu z piłkami, ale to w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!